Siemaneczko, z tej strony Joker. Moi drodzy, sobota, to jest ten dzień, jedziemy na Gosławice. Ja już jestem spakowany, jadę po Krzysia, pakujemy busa do końca. Po drodze spotykamy się razem z Hubertem oraz Dyziem. No i oczywiście widzimy się nad wodą. To jest tylko tyle tematem wstępu, nie chciałbym przedłużać, więc widzimy się już chyba tam we czterech, a jeżeli nie, no to widzimy się już bezpośrednio nad wodą, więc do usłyszenia, siema! Wow, siemaneczko, bardzo szybka pierwsza notka, nie sądziłem, że tak można powiedzieć Gosławice mnie przywitają, bardzo fajna ryba, myślę, że tak w granicach około 15-16 kg, Krzysiu troszeczkę chyba wyolbrzymia, ale za chwileczkę ją wrzucimy na wagę, kuleczka, którą można powiedzieć skusiła tego karpia do pobrania, to truskawka z Elite Strawberry podwieszona 16 mm V-popsem w kolorze czerwonym, więc moi drodzy, już wam pokazuję tą przepiękną rybę, zobaczcie tylko, wow. O, taka piękność, mam nadzieję, że to dobrze widać, mamy noc, więc moi drodzy, nie wymagajcie ode mnie w chwili obecnej, bo to jest to pierwsza nocka. Nie sądziłem, że tak szybko będziemy mieli branie, ale o, zobaczcie, jaka piękna ryba. O, taka śliczna. Lecimy. Imperial Bites, Joker Team. Do dzieła. Gosławice 2022. We'll be right back.
Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo gorąco po nocy. U nas troszeczkę pogoda się przez chwilę odmieniła. Zaczął padać deszcz. No i jak to na Gosławice przystało deszcz, to i wyjeżdża pełno łuski. Zobaczcie, jaka piękna ryba. Jak mi się uda odebrać, bo dość szybko ją wyholowałem. Dość szybko ją wyholowałem. Sądziłem, że to jakiś mała rybka, a tutaj taki 18600, pełno łuskiego szczęścia z Gosławic, w pełnej zbroi. Ryba pojechała na tą samą kombinację co wcześniejsza, czyli Elite Rowbery podwieszone truskawkowym popkiem, V-popsem czerwonym. Jak na razie truskawka daje ryby, więc tylko się cieszyć. Jedziemy po kolejne, ale jeszcze zobaczcie tą piękną rybę. Poczekaj. Czekaj, bo chcę zobaczyć, żeby nadwiziać żyłkami, trzeba przełożyć wędkę. Czekaj. Na to wędka. Na to wędka. Pierwsza. Lewa. Lewa? Prawa. Znaczy prawa, sorry. Dupa. Ty, nie ma chyba jej już. Co? Ale zajebał w lewo. Petarda. Tutaj może nic się nie przypultałem, jak nie tak będziemy pływać? A co, no wyrywa ci lewo. Kuźwa, człowieku, całkiem tam. Masakra. Dobra. Jest ryba? Jest. Centralnie tu chłopaku. Squid, ale popka założyłem, nie wiem, nawet czerwonego. A. Jakiegoś. No petarda. Dobra. Dawaj, bo żeby im tu nie ten. Daj trochę luzu z wędki. Długo nie trzeba było w zasadzie chyba, Hubert, czekać, co? Daj, daj. Zmiana miejscówki. Ale poczekaj, będziesz mówił, jak będziesz tutaj ten, przy rybie. No, opowiadaj, co tam żeś wymyślił? Zmiana miejscówki, dosłownie 10 metrów obok.
10 minut, 15 od wywózki. No, nie dalej. I strzał. Mamy drugą rybkę. Kolejny tym razem karpik po amurku. Pełno łuski. O, zobaczcie. Petarda. Piękna ryba. Jaki przypon? Działamy, trzy wędki na brzegu. Jaki przypon? Slip derrick. Slip derrick. Bałwanek czy? Bałwanek, tak. Bałwanek. Squid podbity małym popeczkiem. Petarda. No, no dobra, trzy wędki do wywózki, bo je. Tak. Bo przed chwileczką też na jednej pikało. Więc Hubert, ważymy rybkę, wypuszczamy. Dyziu. Dobrze jest. Dobrze jest, co? Gratulacje, Hubert. Piąteczka dla ciebie. O! Pięknie. Dzięki wielkie. No to teraz masz roboty. Piękne. To co? Po kolejne, Hubert? Słucham? Po kolejne. Tak jest, wywozimy wędki, bo wszystkie trzy są. Rozkręcamy się, panowie, rozkręcamy do góry. Dyziu, co to się wydarzyło? Sam nie wiem, jakaś magia. Jakaś magia się wydarzyła. No. Moi drodzy, za chwileczkę wam go pokażemy. Pełna zbroja. 23,5 kilo PB u naszego Dyzia. Weź tutaj, Hubert, nalej wody. Nalej wody, Hubert. Hubert naleje wody. Weź. Petarda. Dobra, Dyziu, pokażę. Czy ja mu dam radę? Dasz radę, wierzymy w ciebie. 23 kilo. Kolego, pomóż. Och, piękny. Ale jest piękny, ja cię kręcę. PB u Dyzia, to musi stać się zadość. Weź Huberci tutaj. No co? Czyli swoją Huberci powinność, nie opieram się, panowie. No, 23 kilo, Dyzio, no to... Panowie, to wszystko dzięki wam. Powiedz, zdrać środkowa wędka, tak? Środkowa pojechała. Wędka. Co tam zagrało?
Squid z kukurydzą. Czyli to co powiedziałem, to, nie? To co Piotruś powiedział. No to co? Lecimy! Ha, siup ten głupi dziób! Drugi raz dzisiaj! Pięknie! Mamy to! O, pięknie, gratulacje mordeczko, gratulacje! Dziękuję, również wam dziękuję za to, bo to jakby nie wy, to by nic nie było. Pięknie bliżej. Wyczekałeś, współpraca. Wyczekałeś dopiero poniedziałek, a... Współpraca. Tak jest. I są efekty. Dobra, wypuszczamy rybkę. Przede wszystkim dobre rady. Tak jest, pozdro. Że aż tyle, mordo. Tego się nie spodziewałem. Wypuszczamy tego... Piękny. Rycerza w pełnej zbroi. Gosławice. No. No a co? 23,5 kilo. Baj. Już nie powiem przypływać babcie, bo mi wystarczy. Gratulacje, mordko. Piąteczka dla ciebie. Pięknie. Zadowolony. Siemaneczko moi drodzy, kolejny piękny budzik na Gosławicach, te osiemnastki, nie wiem dlaczego, ale jakoś mnie polubiły, nie wiem czy jakiś znak, czy co, kolejna osiemnastka, dokładnie 18200, przepięknego karpia, za chwileczkę z bliska wam to również pokażemy, jakie ma przepiękne pojedyncze łuski na całej swojej długości. Najpierw go wam pokażę w całości. Oh, zobaczcie tylko, jaka piękna ryba. Po prostu przecudowna. Oczywiście walka musiała się odbyć z łodzi, bo jest tam sporo zaczepów, które zaczęły wychodzić od drzew, czyli od korzeni. Ale udało się ją wyjąć. Cały czas gra ten sam zestaw. Sztywny odcinek buma. Do tego blowback rig z miękkiej plecionki. No i oczywiście przynęta cały czas ta sama, czyli Elite Strawberry podwieszone czerwonym popkiem z w aromacie tak samo Elite Strawberry. Kolejna ryba, pokazuję już wam z bliska jeszcze również. I wypuszczamy rybę. Po mojej rybie w trakcie holowania u Huberta pięknie wyjechało. Teraz idziemy do Huberta nagrać rybkę i zrobić zdjęcia. Za chwileczkę wam pokażę rybę, bo też taka mówi, około 18 kg. Lecimy! Joker Team! Tak jak obiecałem, kolejna ryba piękna u Huberta. Ile Hubert? 14 kg. Tym razem co pojechało? Też Roniwik? A nie, teraz na squida, tak? Na squida. Petarda. Zobaczcie, jaka piękna ryba. Pierwsza ryba z lewej wędki. O proszę. Doczekała się. Sto. Hello. Piękna. Piękna rybka. Dał troszkę popalić, bardzo waleczny. Z tej strony.
Druga rybka dzisiaj. Piękna. Zadowolony? Oczywiście. Gitarka. Dobrze, dobrze, dawaj. Dawaj, Dyziu. Siadaj. Dobra. Jak idą żyłki wasze? Dobra, chodźcie na razie prosto. Ja bym Piotrek, nie jest tym. Spokojnie, mordo. Ja widzę, gdzie idzie żyła. O, już się zatopiła tutaj. Dobrze, dobrze, spoko. Dobra. Holu, nie dawaj jej luzu, tylko. Ale wyjebało, jak, kurwa, zobacz. Nie mogłem jej zatrzymać. Petarda, pięknie. Dyziu, dawaj, bo będę głowę. Kurwa, coś się luźno robi, albo tak zapierdalamy. Ale nie, luz, nie daję jej luzu, cały czas zapierdalam. Siedzi, bo coś czuję. Dobrze. Ale jak wyjebał? Aż tutaj. O, żyłka chłopaków. Huberta. To żyłka chłopaków, my już jesteśmy w 15, mordo. No co, targamy tu gdzieś? Ale już jest strzałówka. Nie wiem, czy nie za mocno hamulec. Co ty, kurwa? Zobacz, jak mocno jest hamulec. Dobrze, spokojnie. Ale jak zajebał. O dobra, czekaj, trzymaj, tak? Może będzie ramo. Dawaj tam, usiądź sobie tam. Dobra. Usiądź sobie tam. Przeciężyły. Odbija w lewo. Odbija? Tak, tak. O tu zobacz jest to. Już coś tam ogon nawet się pokazuje. Przy wierzchu. Jak co byle co? Będzie, będzie. Ale...
karp. Jak pełno łuski. Pełno łuski. Spokojnie. Bierze spokojnie, żeby ci nie zbiera. Jeszcze nie puścimy. Bardzo ładnie. Zapierdalał sygnalizator jak głupi. Nie dokręcam, może być, bo on może być jeszcze odjazd, więc tak jak było, tak trzeba zostawić. Widzisz? No. Wiem, że on będzie robił gwiazdę. Jeszcze mu damy raz. Płyniemy z nim? Pociągnę na chwilę góry. To też jeszcze tylko. O, tak. Bardzo dobrze. Próbujemy? Tak jest. I do siebie. Siedź, jest! Mamy to dyżur. Mamy wreszcie, kurwa, yes. Udało się. Ale miałem przeczucie. Już miałem zwijać to, kurwa, no. Widzisz, jednak było dobrze postawione. Pięknie, jaki złoty, zobaczcie. Zobaczcie tylko te. Łetwa mu ładnie stoi, nie? No. Pięknie. Dobra, robimy zdjęcia i do potem. Elo. Słoneczko. Może troszeczkę słońce mnie obejmie, ale chcę tak trochę lekko, można powiedzieć, na razie zanętę trzymać w cieniu. Szykuję trzy zestawy. Mam nadzieję, że trzy te różne kompozycje pokażą, a w zasadzie wskażą mi kierunek, w którym powinienem się kierować, jeżeli chodzi o dobór smaków. Tutaj po lewej stronie, czyli po tak na dobrą sprawę już braniu, najbardziej takim, można powiedzieć, pewnym aromatem okazało się Elite Strawberry. Do tego oczywiście nie mogło zabraknąć zalewajki w tej samej nucie zapachowej. Mikropelet, czyli można powiedzieć szybko pracujący. Woda jest dość ciepła, bo ma właśnie 19 stopni. Co prawda jest rano, ale kuleczki. 18-16 mm. Drugi zestaw, jest to mój squidzik pomieszany z krylem. Tutaj jest tak samo też i ziarna konopi oraz rzepiku. I ostatni zestaw, sam pelet. W aromacie squid z pomarańczą. Nic więcej, to są trzy zestawy, za chwileczkę je wywożę. Tutaj standardowo lewe wiadreczko przyszykowane pod zestaw Blowback Rig, kulka Elite Strawberry podwieszone popkiem V-popsem zrobionym dokładnie w tej samej nucie zapachowej. Tutaj pojechałem troszeczkę, można powiedzieć, grubiej. Jak zobaczymy, może to zda egzamin. Woda już dość ciepła, ryba elegancko żeruje, będzie się pewno zbierała, niedługo dotarła. Nie wiem, kiedy to oglądacie, ale mam nadzieję, że dość szybko udało mi się zmontować ten materiał. Więc i tutaj leci 20 z żółtą sztuczną kukurydzą, czyli taki, można powiedzieć, delikatny zestaw na Blowback Rigu, bez żadnych pozycjonerów, dociążeń, niczego, po prostu zwykły, klasyczny zestaw. A tutaj na nasz pelecik squid z pomarańczą. Idzie pomarańczowy popek w tej samej nucie zapachowej na Roni Rigu, więc zbieram się do wywożenia zestawów, bo już są przyszykowane. Zbieram się za wywożenie zestawów i mam nadzieję, że
uda mi się pokazać wam jakąś fajną rybę, którą złowiłem właśnie wykorzystując tą taktykę. Opowiadaj, Krzysiu, co tam przygotowujesz? Przygotowuję taki sobie zestawik. Elite Strawberry z kukurydzą. Mieliśmy nie nęcić kukurydzą, ale niestety pogoda jest, dopisuje piękna. Więc karp przestał żerować u nas, więc trzeba się nastawić na amura. Bo może amur po prostu dopisze, nie? Więc robimy specjalną zanętę typowo amurową. Może i karp też się skusi. Bo widziałem, że tam tak samo nie pożałowałeś, jeżeli chodzi o płatki. Tak. Takie flejki, jeżeli chodzi o kukurydzę, takie sprasowane. Kukurydza z puszeczki i kukurydza sprasowana, tak zwana śruta z kukurydzy. Ale widziałem, że też obficie to zalałeś, żeby było troszeczkę słodko, może też ja to pokażę. Kuleczki są Elite Strawberry, do tego liquid też Elite Strawberry, żeby to było bardzo słodkie. Czyli ta truskaweczka taka. Dokładnie, tak jak amury kochają. No. Dokładnie. Więc nastawiam się na amura typowo, bo muszę coś zrobić, bo niestety trzy wędki na razie stoją. Nic się nie dzieje, więc działamy. Ale landara! O kurwa! Człowieku 20 plus jak nic. Jest piękny, nie zepnij go teraz. Posuwamy za normalnie do nich, nie wiem. Nie ryzykuj. Jest alaki kurwa, ki gruby ty. Zielony. Wydzielony.
ale jest kloc. Jakie piękne ma łuski, to chyba ten z tymi pięknymi łuskami to jest chyba ten, wiesz? To jest chyba ten z pięknymi łuskami, wiesz? Tak mi się wydaje. No kurwa, czeku 20. O skubany. Ale on, to jest ten chyba ten śliczny. Ale duży jest. Ale ma ładne usta. Nie, to nie jest ten akurat, ale też ma piękne łuski. Będzie duży. Jest 20 duszy. Jakie ma łuski zaś na górze, piękne. Pięknie ryju. Jest 20 duszy i to grubo. Grubo. Ale ma piękne uchy, ja cię kręcę. O kurwa. Zadowolony łowca? Ale już miał pamiątkę. Pierwsza piąteczka. Tak jest, mamy to, nowe PB u Huberta, 25-175, jest i szczęśliwy łowca, szybko się ubiera. Petarda. Petarda. Dobra, dawaj go. Dobra, dawaj, zdejmujemy go. No dobra, Hubercik, to opowiadaj, co tam się wydarzyło. Masz teraz swoje 5 minut z nowym PB, więc opowiadaj. 25-170, lecisz. 25 kg 170, nowe PB. Jest po prostu śliczny. Już wam go pokazujemy. Piękna ryba. Na co pojechało? 25-170. Na Roni Riga, zasiadka życia. Poczekajcie, panowie. Dobra, jeszcze go nie lej. Teraz... Śliczny. Podnieś go troszeczkę wyżej. O stary! Dobra, panowie. Panowie. Nie da się rady, dobra, puść. Nie no, gdzie jeszcze zdjęcie trzeba zrobić. Piękny. Jest po prostu śliczny. Widać te piękne łuski, kurde. Jest po prostu śliczny, weź się. Będzie cieniak ten? Spokojnie, misiu. Dobra, panowie, starczy. 25. Już, chłopciu? Tak jest. Piękny. Lej jeszcze raz. Nie, no już. Starczy, wypuszczamy. Dobra, pójdę. Śliczny. Nowe PB 25-200. Wypuszczamy, dawaj. Wypuszczamy rybkę. Dziękuję. Nie, ma dużo siły, zobacz.
Dobra, mamy kolejną rybę u Huberta. Trzecia dzisiaj, waga idzie fajnie w górę. Pierwszy był ile? 17? Nie, 17800, 18,5. I teraz mamy piękną rybę, 21900, pełną łuski. Śliczna. Chodź. O, zobaczcie jaki trwak. Śliczny. Przesuń się tylko w prawo. O, nie tak, nie, do, przodem troszeczkę do mnie. O, właśnie, w ten sposób. No. Piękny. Siema. Po, można powiedzieć, dniu posuchy, w końcu taki, można powiedzieć, poranny budzik, bo mamy chyba gdzieś tak około 8 rano, więc melduje się piękny, już tym razem troszeczkę waga znowu w górę, 19, tam 700, 800, ta skala na Rubenie tak lekko drgała, ale przyjmijmy, że 19, 700, pokazuje już goła, spójrzcie tylko, jaka klucha, brzucho pełne. O, chyba nie chcę się już więcej pokazywać. Wypuszczamy rybę i do następnego. Eli Strawberry z popeczkiem truskawkowym. Lecimy dalej.
Piotrek. No dobra. Czekaj, może odbiję za chwilę. Ja już pod dwoma wędkami. Nie, zobacz, tu trzeba, zobacz, a jest pod, trzeba tak. Trzeba tak. Krzysztof, wie? Ale kurwa, roleta. Nagniota. Kurwa, też biegnie. Ale Piotrek, jak ci powiedziałem, nie patrz, biegnij i ten, ja dobiegam. Wolę biec za tobą, żebyś mnie nie klepał w duch. Pięknie! Jestem zadowolony, bo sam wywiozłem wszystko porobione. Kiedy jak on spali plusie. Kiedy jak on spali, to z grubej rury. Jest właśnie plusie. Dawaj, synu. Wystarczy, że jest. Teraz to już wiem, że obrzydzić jest szaf. Gdyby nie było. Panie Krzysztofie, proszę bardzo. Gdyby nie było. Jest 26 cm. Będzie lane. A ile ma Krzysztof? 21700. Będzie lane, fajnie. Patrz, on zapięty książkowo, kurde. Patrz, kukurydzę raz zdjął. Możesz się jeszcze na niego napatrzeć? Jak ktoś nie... No dalej, pozor. Ja wyciągnę, jest 28. Jest na 100%. Kurwa, jest wielki, jest. O, skurwysyn. O dobra, odhaczyłem. Nie wiem, go podnieść? A nie, no my się, wiesz, tak delikatnie. Ale bo ciągną ciemny pole. Dobra. Czekaj, czy dają pole jeszcze. Piękna łuska ta.
dosyć. Taka znaczna będzie. Paga starowana. Krzysiu odpalił. Będzie lane, równy 22! Będzie lane! Będzie lane! 300 gram, gratuluję! Yeah. Monte Cristo! Dobra. Czekaj. Połóżmy go, ja się przyszykuję. Było branie konia. Opowiadaj troszeczkę. Ile czekałeś, jak długo i się doczekałeś? 4 dni czekałem. Postawiłem na taką typową naszą kuleczkę specjalną. Mówię, kurczę, a nóż widelec. Po kilku zestawach ściągniętych, po żyłek, przewijaniach. Pojechało w końcu. 22 kilo, a jeszcze spokojnie jeszcze go nie lej. Pokaż ładną. Pokaż te piękne łuseczki, ale śliczne. PB pobite. Niewiele, ale pobite. O, 300 gram. Cały czas do przodu. Bo jak to się mówi? Kurde, już mnie ręce wolą. Żeby tradycji stało się zadość, lejemy! Pięknie. Goiła. I rybka wraca w bardzo dobrej kondycji. Płyń. Po braciszka. Zadowolony? Zarąbiście, kurde. Pięknie. Coś nie coś się potrafi. Złoty chłopak. Pobić swoje PB, pobite. Mogło być więcej, ale nie narzekam. Grunt, że kuleczki przez Piotka zrobione, sprawdzają się. Oczywiście. Super. Wow. Dzisiejszy dzień, można powiedzieć, okazał się być bardzo szczęśliwy dla nas. Jak to przy czwartku na Gosławicach, czyli dzień konia, tego konia właśnie w końcu udało się wyciągnąć. Wyjechał u mnie. Tak jest. Jutro 22 kilo. Jestem zadowolony z tego. Powiedział, że jutro będzie PB, ale to dzisiaj przyszło. Dzisiaj przyszło. No tak. No. Dzień konia. Tak, powiedział. Piotruś mi wywróżył. Tak jest. Więc jutro postaramy się usiąść, troszeczkę Wam opowiedzieć o naszej taktyce, pomimo że troszeczkę już nagraliśmy materiału. Mam nadzieję, że oglądając ten film, każdy z Was skorzysta na naszych informacjach i tutaj będzie mógł je praktykować, tak jak właśnie my praktykujemy. Z racji tego, że chłopaki od nas, czyli Hubert i Dyzio, również tam są, już mają ponad 30 ryb, my mamy 12. 12. Ale chłopaki mają 4, 4 czy 5? 5 dwudziestek. 5 dwudziestek, z czego największa 25-200 u Huberta. Po prostu przepiękny lampas. Zobaczycie go na pewno na filmie. Te po prostu łuski robią wrażenie. Więc moi drodzy, jutro siadamy. Poczekaj, tak jakoś o tak nam. O, może tak będzie lepiej. O tak. Jutro siadamy.
i troszeczkę Wam opowiemy we czterech o naszej taktyce. Jutro już jest piątek, dzisiaj czwartek, więc jutro zostaje nam ostatni dzień tak na dobrą sprawę do tego, aby coś się wydarzyło. Mam nadzieję, że dzisiejszego wieczoru coś jeszcze pojedzie, bo optymistycznie jesteśmy nastawieni. Mocny wiatr dzisiejszy mocno namieszał, troszeczkę wzburzył tą wodę. Również tam nagrywałem na relację, abyście zobaczyli na naszych socjalach, jak to wyglądało, bo tak na dobrą sprawę było dość ciężko. Mianowicie mówię tutaj teraz o tym, że podczas zwijania zestawu wszystko, po prostu wszystkie żyłki, strzałówki były po prostu poplątane w taką, można powiedzieć, taką zieloną watę i to mocno uniemożliwiało holowanie ryby. Tak, więc no niestety, musieliśmy znowu popracować, ponad 2 godziny spędziliśmy nad tym, aby te zestawy wszystkie zwinąć, przewinąć, u Krzysia nawet wymienić żyłkę, bo wjechał Amur. Niestety nie udało mi się tego wszystkiego nagrać, bo nawet nie sądziłem, że, jak to się mówi, wyjmiemy go z racji tego, że było, można powiedzieć, było bardzo ciężko, tak. Była bardzo śmieszna sytuacja. Koledzy nazwali nas farciarzami. Tak, była śmieszna sytuacja z racji tego, że przez tą właśnie watę. W ogóle żadnej reakcji nie było, nawet ten lekko opadnięty tylko był swinger, ale w ogóle jakby ryba całkowicie tylko i wyłącznie poszła sobie troszeczkę w bok. Po czym okazało się, że w zaczepie niestety, ale urwała się strzałówka. Po czym właśnie na Krzysztofa Wędce okazało się, że, no bo był pik, wiedzieliśmy, że coś się dzieje tam. Ta ryba zahaczyła się o tą właśnie żyłkę i strzałówkę u Krzysia i dzięki temu, kiedy wypłynęliśmy, żeby zwijać wędkę Krzysia, udało się wyciągnąć na rękę tego Amura. Naprawdę było... Uratowaliśmy rybkę, że nie musi pływać z haczykiem. Dokładnie tak. Jak walczyć, to do końca. Tak jest. Dobra, moi drodzy. Jeszcze ja też chciałbym coś powiedzieć. Bo był ten karpiszon 22 kg, fajny, znaczny, na zdjęciu będzie taka fajna łuska. Jak go nikt nie nazwie, to ja bym chciał go nazwać Szczepan, może go złapiemy. Dobra. Za rok. Tak jest, to będziemy pamiętać, że to jest Szczepan. Szczepan. Ja już, jak to się mówi, kończę nagrywanie, bo już mnie niestety, ale boli ręka, ale może ją jeszcze na chwilę zmienię. Dobra, moi drodzy, aby nie przedłużać, bo już troszeczkę się rozgadaliśmy, bo można powiedzieć, jeszcze pomiędzy nami jest taki troszeczkę, jak to się mówi, tej euforii, tego w cudzysłowie podniecenia z tej naprawdę przepięknej ryby, która została złowiona przez Krzysia. Moi drodzy, jutro usiądziemy, troszeczkę Wam opowiemy, aby troszeczkę tej merytoryki związanej z naszym łowieniem tutaj było, więc nie przedłużam. I widzimy się, mam nadzieję, że przy rybie, a jak nie przy rybie, to jutro się widzimy podczas rozmowy razem z Krzysiem, Dyziem, no i Hubertem. Trzymajcie się, siema! Strzała. Siemaneczko, moi drodzy. Przyszedł wieczór. Słoneczko bardzo ładnie zaszło. A na mojej lewej wędce nowe, wytypowane miejsce. Z racji tego, że wiatr odwrócił się i wieje bardzo mocno w nasz brzeg, postanowiłem, aby troszeczkę, można powiedzieć, przybliżyć zestawy tutaj, jeżeli chodzi o dystans. I udało się położyć na macie taką piękną kluseczkę. Zobaczcie. Pokażę Wam go jeszcze z drugiej strony. Razem skusi się na Oriental Spice'a podpiętego białym V-popsem.
typowy blowback leak. I go pokazuję wam, zobaczcie. Oczywiście miejscówka również była zasypana kulkami w tym samym aromacie, które przygotowałem właśnie tutaj na to łowisko. Czyli karpie z Kosławic lubią jednak kulki pikantne, orientalne. I właśnie wyjechał taki piękny karp. Za chwileczkę go wrzucam na wagę i wypuszczamy karpia. Worek mamy sterowany. Jeszcze tylko szybko minuta. Ach, te osiemnastki, ale one mnie lubią. Kolejna osiemnastka. Tym razem już mam 5. Dobra, wypuszczamy rybę, chodźcie. Siemaneczko, mamy piątek, ostatni dzień, tak na dobrą sprawę, na Gosławicach. W nocy udało się wyjąć kolejnego amura, czyli taktyka, którą przyjęliśmy razem z Krzysiem, aby zanęcić kukurydzą, płatkami, takimi flejkami kukurydzy sprasowanej, namoczonej oczywiście. Do tego pokruszone kulki Elite Strawberry oraz te w całości 16 i 20 mm idealnie, można powiedzieć, wpasowały się w gusta amurów. Dwie sztuki zostały wyjęte, 17-200 i 14-100. Myśleliśmy, że może troszeczkę więcej tych amurów tutaj będzie, no niestety jednak jakoś niezbyt często odwiedzały nasze, można powiedzieć, tutaj rejony, aczkolwiek no nie jest to stanowisko typowo amurowe. Tutaj można powiedzieć więcej i regularnie łowi się karpie. Amury częściej można złowić na stanowiskach 12, 11, 10, tutaj 13, 14, zatoka, tam gdzie są, można powiedzieć, tam kiedyś było bardzo duża roślinność, do stanowiska numer 15. Tutaj troszeczkę, można powiedzieć, łatwiej złowić tego karpia. Na obecną chwilę mamy 14 ryb wyjętych. Największa to Krzysia, 22 kg. Moja miała 19700, ale mam nadzieję, że dzisiaj jeszcze uda się coś złowić. Nie wiem dlaczego, ale tak samo i u chłopaków nagle się, można powiedzieć, te brania troszeczkę ustały. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Pogoda w miarę dobra. Wiatr nie wieje aż tak bardzo mocno, w przeciwieństwie do dnia wczorajszego. Polatałem troszeczkę dronem, troszeczkę połapałem fajnych ujęć. Mam nadzieję, że film, który, można powiedzieć, cały zmontuję, spodoba wam się. I każdy z was wyciągnie, można powiedzieć, jakąś tam część informacji, która będzie go interesowała. Oczywiście na tej zasiadce również nie zabrakło bicia rekordów, bo jak i Hubert, Marcin i Krzysio pobili swoje PB. Hubert 25-200. Pięknego lampasa. Zobaczycie na filmie te po prostu te przepiękne łuski, które miał na swoim karku, jak i oczywiście bezpośrednio tutaj na jednej i na drugiej stronie tych boków swoich. Marcin 23,5 kg. Pięknego, pełnołuskiego karpia. No i Krzysiu również tak samo, piękny lampas, 22 kg.
można powiedzieć, nasza taktyka, którą przyjęliśmy tutaj właśnie na ten zbiornik, sprawdziła się tak na dobrą sprawę. Czy w 100%? Wydaje mi się, że tak. Nikt z nas nie zjeżdżał kiju. Przytoczę wam taką troszeczkę anegdotę. W momencie, kiedy zmienialiśmy tutaj na tym stanowisku, czyli u nas na 17, poprzednią ekipę, oni złowili tylko jedną rybę. Nie wiem, co jest powodem tego. Nam udało się złowić tej ryby troszeczkę więcej. Może w końcu zaczęła, jak to się mówi, bardziej chętnie odwiedzać te nasze tutaj, można powiedzieć, rejony stanowiska. Aczkolwiek ten wiatr, który tutaj jest, który cały czas zwiewa wszystko w zatokę, w stanowisko numer 12, w tamten, można powiedzieć, narożnik, tak na dobrą sprawę, chyba raczej, nie wiem, nie sprzyja ku temu, żeby ta ryba właśnie tutaj bardziej siedziała. Aczkolwiek tego nie wiem, nie wiem, bo jest naprawdę fajnie, jest ciepło, jak widzicie, jestem w krótkich spodenkach, jeszcze na górze mam bluzę, ale to tylko i wyłącznie dlatego, gdyż rano było dość chłodno. Woda w obecnej chwili, kiedy wywoziłem trzy wędki, miała 19,7 stopnia. Jest to, można powiedzieć, temperatura jak na maj, już dość wysoka. Ryby, co niektóre, już można zauważyć, że zbierają się do tarła, bo nawet jak zauważycie na jednym z ujęć, trafił się akurat Krzysiowi Mleczak, który naprawdę dawał przepotężnie mleczem, czyli te ryby już powoli zbierają się do tarła. I może jest to, nie wiem, jakiś tam ostatni gwizdek na to, aby złowić jakiegoś naprawdę tego majowego konia. Czy się uda mi? Tego nie mam, jak to się mówi, pojęcia. Trzymam kciuki i wierzę mocno w swoje miejsca i w swoje zestawy, które skonstruowałem. Oczywiście pokażę wam je na przebitkach, abyście mogli zobaczyć, jakie te zestawy tutaj mi najbardziej się sprawdzają, tak samo jak i chłopakom. Za chwileczkę będę chciał tutaj poprosić do siebie Krzysia, aby również też troszeczkę on opowiedział o swoich spostrzeżeniach dotyczących właśnie tutaj łowienia, gdyż, jak to się mówi, jest to nasza już nie pierwsza zasiadka tutaj na łowisku Gosławice. No i miejmy nadzieję, że to nie ostatnia, aczkolwiek no coraz, można powiedzieć, ciężej jest się tutaj dostać, z racji, że naprawdę, pomimo, jak to wszyscy mówią, wysokiej stawki, tutaj to łowisko jest naprawdę mocno oblegane. Jeżeli chodzi o cały socjal, wszystko, no nie ma się do czego przyczepić, jest naprawdę, naprawdę fajnie. Są piękne ryby, można śmiało przyjechać tutaj nawet z żoną, z dzieciakami, albo nawet po prostu we dwóch wziąć domek. Co prawda na tych stanowiskach już jest coraz więcej tych domków, tak na dobrą sprawę chyba zostało, nie wiem, 4-5 stanowisk, które są bez domków. Reszta, wszystkie zostały już wyposażone w domki, pomosty. Oczywiście na tych stanowiskach wszystkich macie dostępną łódź, podbierak, matę, jedną i drugą, kołyska też jest, kapoki, więc tylko i wyłącznie musicie tutaj zabrać z takich potrzebnych rzeczy na pewno akumulator oraz silnik. No i oczywiście, jak to się mówi, dużo energii i dużo pozytywnej energii do tego, aby walczyć z tymi przepięknymi karpiami tutaj na Gosławicach. Ja więcej nie przedłużam, za chwileczkę się z wami przywitam, ale już w towarzystwie Krzysia i opowiemy wam troszeczkę więcej o tym, jak tutaj wyglądała, można powiedzieć, ta nasza 7-dniowa zasiadka. Przypomnę, mamy piątek, więc jutro niestety, ale już trzeba wracać do domu, do obowiązków i tak na dobrą sprawę, no liczymy na to, że jeszcze coś fajnego, przepotężnego wyjedzie i każdy z nas wróci jeszcze w większych pozytywnych nastrojach do domu. Więc do usłyszenia i widzimy się za chwilkę. Moi drodzy, witamy was bardzo serdecznie znad tego przepięknego zbiornika, który nazywa się Gosławice. Jesteśmy na naszej tygodniowej zasiadce wspólnie razem z Krzysztofem. I tak na dobrą sprawę, w końcu musimy coś wam, jak to się mówi, tej
merytoryki nagrać. To jak my podeszliśmy tak na dobrą sprawę do łowienia tutaj i co nam się sprawdziło. Co dało nam tak piękne ryby i czy jest to dla nas zasiadka życia? Dla nas nie, dla chłopaków tak. Tak, dla chłopaków tak. Dla mnie też po części. No, PB złowione. Dlaczego jest to na przykład dla chłopaków zasiadka życia? Jadąc tutaj, mieliśmy zarezerwowane dwa stanowiska, 16 i 17. I w miarę, jak to się mówi, po prostu ustalenia między sobą, postanowiliśmy, że będziemy losować, kto na którym stanowisku będzie siedział. W tym wypadku los tak chciał, że my usiedliśmy na 17, chłopaki usiedli na 16. No i można powiedzieć, okazało się to naprawdę taki strzał w dziesiątkę. Robią naprawdę, można powiedzieć, tą przysłowiową swoją zasiadkę życia, bo mają już ponad 30 ryb, z czego chyba 4 czy 5, tak? 5. 5 ryb powyżej 20 kilo. Marcin, jak i Hubert pobili swoje PB. Tak jak we wcześniejszym wejściu wam powiedziałem, nie wiem jak to było słychać, bo już troszeczkę musiałem przyciszyć mikrofon, bo ten wiatr, który jest, mógł spowodować, że nie do końca mogliście wszystko słyszeć, ale mam nadzieję, że w postprodukcji uda mi się to jakoś wszystko fajnie wyciągnąć. Tak jak wspomniałem, Hubert 25-200, przepięknego lampasa, Marcin 23,5, pięknego pełnouskiego karpia. No i oczywiście teraz przyszła kolej na nas, bo można powiedzieć, no nie wiedzieliśmy, co jest powodem tego, że tak na dobrą sprawę tylko i wyłącznie, no nie wiem, no 50 metrów, i u nas po prostu, no nie wiem, no ta ryba nie żerowała aż tak mocno, nie pobierała tak mocno tego pokarmu, pomimo że sypaliśmy prawie dokładnie tym samym, mieliśmy te same zestawy i tak na dobrą sprawę zaczęliśmy po prostu dłubać. Zaczęliśmy dłubać od samego początku, tak jak wspomniałem wcześniej, że no niestety, ale ekipa, którą zmienialiśmy, miała tylko jedną rybę, 18 kilo. Ja też chciałbym dodać, właśnie moją teorią jest, dlaczego też nie połowiliśmy, bo nikt nie wie naprawdę, ile tu zestawów pływa, tyle pozostawiane, nie obrażając chłopaków, którzy tu siedzieli przed nami, bo to nie koniecznie oni, ale tyle zestawów z wody, co wyciągnęliśmy, to przekraczało ludzkie pojęcie, za każdym razem zaczep i czyjś zestaw. Tak, no to prawda, tych zaczepów jest tutaj od groma i tak na dobrą sprawę, no, ja u siebie na łódce razem z Krzysiem od razu od samego początku powiedziałem, że musimy mieć hak, musimy mieć po prostu coś do odczepiania, bo będzie taka możliwość, że możemy tracić te ryby. Mogą one się, okej, spinać, niech się spina, mogą się spinać jak najbardziej przez te zaczepy, ale żebyśmy nie urywali zestawów i nie zostawiali ich w wodzie, a jeszcze nie daj Bóg, żeby po prostu ryba się zrywała bezpośrednio z całą żyłką i tak dalej, bo takich zestawów to wyciągnęliśmy naprawdę kilka. Kłęby żyłek, różnego rodzaju, jak to się mówi, o, nawet jeszcze Krzysztof ma w kieszeni. Jeszcze gdzieś tam nawet na łodzi mamy. Na łodzi tak ze samo. Dwa, tak, w domu więc, jeden. Tak, więc jest tego naprawdę sporo. Pamiętajmy, dbajmy w jakiś sposób o te dobro tych ryb. Łówmy z głową, nawet jeżeli są te ciężkie warunki. Pamiętajcie, w dzisiejszych czasach mamy mnóstwo tego sprzętu, który nam pomaga do tego, aby wyjąć tą rybę i nie tracić po prostu zestawów. Bo pamiętajcie, no, tutaj zmiany są cały czas tygodniowe, tych zestawów tutaj jest mnóstwo, cały czas regularnie i każda kolejna, następna osoba po prostu no, ma ciężej, jeżeli na przykład będziemy, nie wiem, zrywać te zestawy, tracić je, albo nie wiem, ciągnąć na siłę, zamiast, jakby no już widziałem to niejednokrotnie, że w momencie, kiedy ktoś ma zaczep, a pyk, ciągnie, urywa żyłkę, wszystko zostaje w wodzie. Jak mieliśmy zaczep, bardzo fajna sytuacja, prawda, z tym amurem, którą mieliśmy, powiem wam, że no nie spodziewałem się, można powiedzieć, że jestem dziecko szczęścia.
Ale też na dobrą sprawę, no może nie wiem, los tak chciał, ale też i zarazem był to na samym początku pech, bo kiedy szykowaliśmy we wcześniejszych tam wejściach, kiedy pokazywałem wam razem z Krzysiem, kiedy szykowaliśmy zanętę typowo pod Amura i szykowaliśmy się właśnie, aby może jakiegoś taką dwudziesteczkę wyjąć, no nie było aż takiego dużego wiatru. Od dwóch dni naprawdę ten wiatr się mocno ruszył, wzburzył tą wodę i na naszych żyłkach, na naszych strzałówkach zaczęło się osadzać bardzo, ale to bardzo dużo tej zielonej waty. No i potem tak jest, że nie da rady wyholować ryby. Udało się wyjąć Amura 17200. Za chwileczkę wam wrzucę oczywiście zdjęcie. No ale niestety wszystkie zestawy trzeba przewieźć. Wiatr spowodował, że niestety, ale cała ta roślinność, ta wata zielona, która osadzona była na, można powiedzieć, na dnie, tak się wzruszyła, że o, ach, tu już jestem. O, chłopaki, zobaczcie, chłopaki holują. Huberci holują. O, widzicie, zobaczcie, popatrzcie na ten. Petarda. Dobra, walczymy dalej. Zielona wata, która uniemożliwiała nam tak na dobrą sprawę holowanie. My tutaj jakby pierwszy raz zaczęliśmy praktykować to, że zakupiliśmy razem sobie z Krzysiem bakledy do tego, aby przytopić żyłkę i móc swobodnie pływać łodzią. No i przy, można powiedzieć, takiej troszeczkę sytuacji, gdzie pojechałem do sklepu, Krzysio miał wcześniej, miał pika na swojej lewej wędce. Ja wróciłem, moja prawa wędka, lekko można powiedzieć opuszczony swinger, patrzę, baklet wypięty, pytam się Krzysia, czy było branie. Powiedział, że nie, że nic nie, było. Że na moje było. Tak, że tylko na Krzysia. Kiedy zacząłem, jakby podniosłem wędkę, zacząłem zwijać, okazało się, że no cała żyłka jest po prostu przez ten wiatr, który zmieszał tą wodę, jest pokryta zieloną taką watą, która jest tam z dna poderwana. Patrząc, jakby kiedy podniosłem kija, zauważyłem, że moja żyłka jest skierowana w prawą stronę o blisko no, dobre 50 metrów. Drogą dedukcji doszliśmy do tego, że to chyba właśnie ona weszła po prostu bezpośrednio, ta ryba, w zestaw Krzysia. No co, pierwsze co robimy, no to co, wsiadamy w ponton, wsiadamy w łódź i płyniemy. Popłynęliśmy, oczywiście zanim dotarliśmy do naszego, można powiedzieć, kilogram waty, tak, trzeba było zdjąć ze szczytówki. No, więc troszeczkę walki było na wodzie, a jeszcze ten wiatr, który był nam tego w żaden sposób nie pomagał nam, więc było naprawdę dość ciężko. Niby tylko zwykła wata, no ale na przelotkach wszystko się zatrzymuje, no i później to uniemożliwia holowanie. Przechodząc do meritum, no, dopłynęliśmy do naszego skrajnego prawego markera, czyli bojki, która jest na wodzie. No i ja mówię, kurczę, no to już jest prawie 70 metrów od miejsca, gdzie wywiozłem swój zestaw. No i patrzę, no jest w zaczepie. Okazało się w momencie, kiedy w pośpiechu wsiadaliśmy do łodzi, okazało się, że nie mamy ze sobą haka. Więc nurkowanie wędką, lewo, prawo, czuję, jest ryba, ale jeszcze dużo brakuje, bo nie mam w ogóle strzałówki, czyli gdzieś coś jeszcze trzyma. W tym momencie zawołaliśmy Huberta i Hubert, zwijając wędkę lewą Krzysia, mówi, kurde, coś tutaj jedzie i normalnie bije cały czas. Czyli ona się oplątała, ta ryba, w lewy zestaw Krzyśka. Podnosząc ja, niestety już przetarła się żyłka, strzeliło. Wracamy, bierzemy wędkę Krzysia, bierzemy hak,
płyniemy odhaczyć wędkę Krzysztofa. Bach, patrzę, jest moja żyłka, jestem w szoku. Najpierw zacząłeś szukać jeszcze swojego zestawu. A tak, no bo na sam, tak, tak, na samym początku. Uratujemy tę rybę, bo tam wiedzieliśmy, gdzie mniej więcej się zaczepiło. Tak. No bo jest tam, można powiedzieć, bardzo charakterystyczne miejsce, jeżeli chodzi o to stanowisko 17. I tam no, próbowaliśmy, jak to się mówi, może jakimś cudem gdzieś z którejś z lewej, prawej strony, gdzieś ta, można powiedzieć, strzałówka, żyłka zaczęła się wychodzić, no i wtedy wyciągnęliśmy kolejny zestaw. Tak, zestaw. Więc... Nie nasz. Tak, nie nasz. No i co, no popłynęliśmy po tą, można powiedzieć, wędkę Krzysia. Popłynęliśmy, żeby ją też wyhaczyć. Patrzymy, jest zaplątana, owinięta żyłka moja ze strzałówką. Pyk, szybko. Walka na rękę, bo no bo jakby nie chcieliśmy odcinać żyłki Krzysztofa. Więc normalnie tutaj szybko, można powiedzieć, zadziałaliśmy. Walka na rękę i mówię do Krzysztofa, mamy jedno, ale to tylko i wyłącznie jedną szansę na to, aby tą rybę podebrać. Bo Amur, kiedy zobaczy po prostu podbierak, wycina taką dzidę, a myślę, no niestety. Myślę, że wyci palce, nawet przeciągłbyś miał palce. Nie? No, a miałem to na ręku, więc jakby powiedziałem, Krzysiu, mamy tylko jedno podejście. Za pierwszym razem się udało. Jakby... Kamera została, kurczę, na wiaderku, która leży cały czas, jak chcemy po prostu nagrywać hole czy coś. No bo jakby no, nikt z nas się nie spodziewał, że w ogóle coś tam jest całkowicie, tak? Myślałem, że przestawił się zestaw od wiatru czy coś, no, ale no nie w tą stronę, więc jakby byłem w szoku. Udało się wyciągnąć tego Amura, miał 17 200 i powiem wam, że no sprawił nam naprawdę dużo radości. Dużo radości dlatego, bo w dość ciężkich warunkach udało nam się wyjąć właśnie tą rybę. Drogą, można powiedzieć, nie przedłużania. Tutaj na tej zasiadce używamy regularnie ze stajni Imperiala Liquid Amino. Jest on w takiej, można powiedzieć, butelce litrowej. Fantastycznie, można powiedzieć, dopala przynęty, kulki i tak dalej. Tutaj mamy aminokompleks, którym też polewamy. Tego nie trzeba może bardzo dużo lać, jest naprawdę wydajny. Tutaj jest tak samo właśnie też i ten aminoliquid, jest NHDC, jest in liquid, czyli jeszcze jest takie wątrobowe, gdzieś tam jeszcze stoi, ale troszeczkę jego mniej używam z tego, że mam można powiedzieć o w tym taką kompozycję tego amino i tamtego in liquidu. Tym zalewałem swoje kulki, oczywiście nie mogło zabraknąć aminokompleksu, powderu, który tak samo i szedł do obtaczania całych tych kulek. Stosowaliśmy również ziarna, była to konopia z rzepikiem. No i nasza taktyka na Amura, czyli Elite Strawberry. Tak jest, Elite Strawberry. Oczywiście do tego nie mogło zabraknąć power powderu, który naprawdę bardzo mocno zaromatyzował jeszcze nam naszą zanętę. Co w tej zanęcie było, Krzysiu? Przede wszystkim płatki kukurydziane. Ale to takie, ale takie do jedzenia przez nas? Takie kupatki kukurydziane na mleku? Nie, no. Sprasowana kukurydza, no. Można powiedzieć, tak zwana pasza, ospa, nie wiem, śruta, różnie na to było. Mhm. Do tego była jedna puszka dodana na całe wiadro kukurydzy konserwowej. Tej 2,5 kilo. Dokładnie. Kuleczki Elite Strawberry. W rozmiarze 16 i 20 mm, dokładnie. One również były też i pokruszone. Piotruś mi tu odpalił czymś, dopalił, bo ja akurat się, on zajmuje tym bardziej chemiczną sprawą. Chemiczną? No nie wiem, no ja... Karpiową kuchnią zajmuję się ja. Tutaj bezpośrednio przygotowaliśmy wszelkiego rodzaju kulki. My na tej zasiadce, tak na dobrą sprawę, stosowaliśmy trzy smaki, ale też ja również pokątnie, w momencie, kiedy jakaś wędka mi grała, dodatkowo jeszcze chciałem troszeczkę coś zmienić, poszukać, może bardziej, nie wiem, jeszcze bardziej wpasować się w jakiś smak, ale chyba najwięcej brań to mieliśmy na squida, czystego squida, którego zrobiłem,
Oczywiście w moich kurkach nie mogło zabraknąć Squidlivera, który jest po prostu przekozacki, jak i protein koncentrat. Oczywiście to wszystko tak samo też ląduje w moich kulach, bo ja stosuję to już można powiedzieć od ponad 2 lat i naprawdę z fajnymi wynikami. Squid, oczywiście Elite Strawberry, na to bardzo dużo ryb też wyjechało z mojej prawej wędki. Chłopaki łowią na kryla z wątrobą, tak samo też i na squida. Oni na truskawkę nie łowią, oni nie chcieli łowić na truskawkę. Ja jeszcze miałem brania na kulkę, którą zrobiłem, można powiedzieć, przed samym wyjazdem tutaj. To jest taka pikantna kulka w aromacie Oriental Spice ze stajni Imperial Bajca. Jest to dość specyficzny, ale można powiedzieć taki charakterystyczny aromat, który na tak mulistym dnie, które jest tutaj, mocno się wyróżnia. Mocno się wyróżnia. Dał nam 2 ryby. Z tej lewej strony tutaj bardzo, można powiedzieć, bardzo blisko, tam 70 metrów od brzegu. I powiem wam, że naprawdę, naprawdę jestem zadowolony z tego, aczkolwiek no jeszcze brakuje tej wisienki na torcie, nie? No brakuje, tym bardziej, że ta kulka się też wyróżnia przy tej temperaturze wody, tu już ten mułek zaczyna siarą troszkę walić. Tak, już tak, siarą, że... więc jakby no, widzicie, ta kulka po prostu ona przez to, a że jest... z tego, z doświadczenia też, sorry, że ci przerwie, z doświadczenia wiem, że tam, gdzie tu pachnie siarą, to ta ryba tak nie chce już pobierać tego pokarmu. Tak, dokładnie, więc jakby wiecie, no szukaliśmy, jakby w momencie, kiedy sprawdzaliśmy zestaw i ściągaliśmy go, kiedy nawet nie było brania i kulka faktycznie śmierdziała tą siarą, to w żaden sposób od razu jakby zmienialiśmy, przesuwaliśmy się miejscem, bo no... No nie było, wtedy nie było brania. Przesuwaliśmy się dosłownie o 5-10 metrów i nagle ryba nagle zaczęła pobierać pokarm. Więc wydaje nam się, że no tutaj takie mocno dopalone kule z mocnym po prostu aromatem, które będą przebijały się przez ten muł, będą na pewno mocnym sygnałem do tego, aby ryby pobierały po prostu tą przynętę. Tak na dobrą sprawę, chyba jest to, można powiedzieć, wyrównane pod względem jak i chłopaków, jak i nasze, pod względem ilości ryb, jeżeli chodzi o te, które były na przykład na Roni Riga i te, które były z dna. Tak. Bo my mieliśmy bardzo dużo ryb z dna, oni również mieli bardzo dużo ryb z dna, ale też oni mieli bardzo dużo ryb na Roni Riga. Ale wydaje mi się, że to jest takie troszeczkę wyrównane. Te przynęty tak na dobrą sprawę zawsze jakimś tam podwieszonym, czy tam sztuczną kukurydzą, czy tak jak u mnie, ja jeszcze dodatkowo kupiłem sobie V-popsy z Imperiala różowe i zalałem je aromatem Elite Strawberry, bo te popki są bezwonne. No i łączyłem to na zwykłym, normalnym blowback rigu i to mi dawało fajne efekty. Co więcej, ostatni dzień, bo jeszcze wracając do tej taktyki, taktyka, że przesunąć, że tam stwierdziłeś, że ta kulka bardzo śmierdzi, ja tam trochę z węchem przez zatoki, mówi Piotrek, że bardzo śmierdzi ta kulka siarą, przesunąłem się o jakieś koło 10 metrów, 2 godziny dosłownie rola i moja PB 22 kg, piękny karp, jestem bardzo zadowolony. I z tego, że po prostu tak zastosowałem, a miałem piękne miejsce, tam myślałem, że na pewno da rybę, a nie dał. No ale widzisz, ale mówiłem ci, bo to jakby trzymałeś się tego miejsca tak na dobrą sprawę przez 4 dni. Tak. 4 dni i za każdym razem ci mówiłem, zobacz, ta kulka cały czas śmierdzi tą siarą, żeby się przesunąć. W końcu się przesunąłem. I w końcu się przesunął za moją namową. I bach. I bach. Pierwszy strzał od razu, 22 kilo. Fajnie to wyglądało, bo naprawdę, byliśmy u chłopaków, wtedy siedzieliśmy, branie, Krzysiu mówi, biegnij. Jak klapek nie miałem na nogach, Piotruś jest szybszy w biegach. Pomimo mojej wagi, widzicie? Tak. Tak, szybko dobiegłem, podniosłem, żeby jakby ta ryba, bo właśnie łowimy tam blisko tych zaczepów tam,
Jak widać, te karpie po prostu lubią bardziej, nie wiem, takie, można powiedzieć, miejsca, gdzie mogą po prostu skorzystać na tym, aby się później uwolnić, tak? No i właśnie. Grubże wyciągnięte. Jest nagrany hol, mam nadzieję, że wam się to spodoba. U Huberta też nagrałem hola, ale niestety tylko telefonem. Postaram się go zrzucić z telefonu i również dołączyć go do tego materiału filmowego. Jak nazwiemy w zasadzie ten film? Jak można było go nazwać? Zasiadka życia, Gosławice? Albo Trzech Króli z PB. Zobaczymy. Mam nadzieję, że jeszcze coś się wydarzy, że tą kropeczką nad i będę miał ja. Farta, tak. Ale wiecie, no ja mam troszeczkę większe to PB z Polski. Też z tego zbiornika. Jest to 28900, no jest to duża ryba. To się nie zdarza codziennie, żeby taką rybę tutaj złowić. Gdzie tak na dobrą sprawę, no, chyba, czy coś teraz padła, jakaś tam 30? Nie, jeszcze nie padła. Jeszcze w tym roku na Gosławicach 30 nie padła, więc tak na dobrą sprawę, no, jest troszeczkę mniej możliwości ku temu, aby tą rybę złowić. Ale jeszcze jesteśmy młodzi, piękni, przystojni i mamy fajną zajawkę właśnie na łowienie tych ryb, na robienie tych przynęt, aby cały czas jakoś wzbogacać tą naszą, można powiedzieć, wiedzę, jak i również i robieniu kulek, jeżeli chodzi o mnie, o budowaniu przyponów, o taktyce, w jakich miejscach postawić. Każdy człowiek się uczy czytania tej wody, które stanowiska są, jakby można powiedzieć, trochę lepsze, które dają więcej ryb, które dają mniej ryb i tak dalej, więc no niestety trzeba cały czas próbować, walczyć i mam nadzieję, że uda nam się jeszcze coś fajnego złowić, aby wam pokazać. To i ktoś przede wszystkim, że skorzysta z naszych rad. No. Tak, no oczywiście, że tak. No mam nadzieję, że tak. No wiecie, no nie oszukujmy się, ale tak na dobrą sprawę chyba nie udało nam się, chyba jeszcze nie było takiej sytuacji, żebyśmy zjechali o kiju, nie? No tylko Dyzio. Dyzio, ale to by Dyzio miał pecha, może dlatego, że... Nie wiem dlaczego miał pecha. Bo kombinował. To też, ale też jakby niedużo, wtedy nie stawiał w zupełności na to... No bo właśnie się wysłuchał. Mhm. Możliwe. Się posłuchał, teraz ma... Tak, no teraz jak to się mówi... Fajnych parę rybek. Teraz posłuchał się, w 100% zaufał temu, jaką przyjęliśmy taktykę we czterech. We czterech pracowaliśmy, można powiedzieć, na wspólny sukces i bardzo się cieszę, że właśnie udało nam się złowić tak przepiękne ryby i mam nadzieję, że każdy z nas, jak to się mówi, zjedzie tutaj z tej wody z 20. No mi zabrakło 300 gram, ale jeszcze nie mówię ostatniego słowa, bo wędki jeszcze są w wodzie, a tutaj można powiedzieć jedna godzina. Może dużo pokazać, może mogą nagle trzy wędki zagrać. Jak wpłynie jakaś ryba z zestawem? Oby nie. Ale jakaś dwudziestka mogłaby się schylić. Dobra, moi drodzy, nie przedłużam, za chwileczkę zapraszam kolejną osobę z stanowiska 16. Pójdę po Huberta, aby troszeczkę wam on opowiedział o tym, jak to on widzi, jak to on, można powiedzieć... Jego oczami. Tak, zasiadka na Gosławicach, oczami Huberta tutaj właśnie na Gosławicach, na stanowisku numer 16, więc idę po niego i się usłyszymy za chwilę. Pozdro! It's a river's fire.
monsters, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. Hubert! Hubert! Siemka. Tak jak obiecałem, również zaprosiłem tutaj, aby troszeczkę opowiedział Hubert ze stanowiska numer 16 o swojej taktyce, którą przyjął razem z Dyziem. Oczywiście wiadomo, no wszyscy, jak wcześniej wspomniałem z Krzysiem, mniej więcej mieliśmy obraną taktykę bardzo podobnie. Ustalenia zrobiliśmy w miarę podobne. Nęcimy prawie tym samym, no ale można powiedzieć, oni robią swoją zasiadkę życia. Totalne Eldorado, które jestem, tutaj... Jestem wykończony. Oczywiście pozytywnie. Słyszałem, że mało spałeś. Bardzo mało spałem. Obecnie ile już macie ryb złowionych? Nie wiem, pod 40. Pod 40 ryb, z czego 5 przekroczyło 20 kilo. Dzisiaj liczyłem, to chyba 16 lub 18 mamy w przedziale takim od 15 do 20. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Także mega, mega. Powiedz nam tutaj, bo oczywiście wszyscy, którzy będą to oglądać, na pewno będą chcieli się dowiedzieć, co było, można powiedzieć, najbardziej skuteczną przynętą, jeżeli chodzi o Ciebie, jak i Marcina. Czy była to jedna przynęta, czy były to dwie przynęty? Co najbardziej, można powiedzieć, było takim, można powiedzieć, najbardziej trafnym, jeżeli chodzi o przypon, bo może, nie wiem, będzie to Ronny Rig? Tak. Czy to był zwykły blowback? Ja miałem taktykę taką, że trzy zestawy. Na początek, jak tu przyjechaliśmy, były trzy zestawy, każdy zestaw był na innym przeponie, każdy zestaw był na innej przynęcie, żeby po prostu wybadać, co będzie się działo, nie? No tak, ale tak jak wcześniej ustaliliśmy, no i żeby... No, skuteczność była największa na Ronny Rigu, więc po dwóch dniach bodajże chyba zrobiłem dwie wędki na Ronny Rigu, jedną mam na Slip the Rigu i trzymam konsekwentnie to do dnia dzisiejszego, nie? I cały czas na Slip the Rigu z dna mam mniej brań, ale na Ronny Rigu no praktycznie 80% ryb wyjechało na Ronny Rigu, nie? Także petarda. Jaki aromat się najbardziej spisał, jeżeli chodzi o tego Ronny Riga? Najbardziej się spisał kryl wątroba. Tylko na to, tak, na Ronny Rigu. Od początku zakładam to i od początku na to mam brania, więc nic nie kombinuję, nic nie zmieniam. Trzymam się do ostatniej, jak to się mówi, godziny. Dyzio też miał dużo brań na squida, można powiedzieć. Tak, na squida ze sztuczną żółtą kukurydzą. Czyli to samo co ten, co Krzysiu, tak samo podwieszonego po prostu, żeby czymś, jak to się mówi, jeszcze można powiedzieć, sprowokować do pobrania tej przynęty. Czyli tak na dobrą sprawę, no dobra, okej. Okay. Mamy przynętę, tak na dobrą sprawę, dwie przynęty, które u Was najlepiej chodziły, czyli Ronny Rig z kryl wątrobą oraz Slip the Rig albo Blowback Rig, tak jak jest u Dyzia na Squida. No dobra, a czym nęciliście? Jaka frakcja? Co jeszcze dawaliście do łódki oprócz właśnie, jak to się mówi, tych kul, prawda? Co jeszcze oprócz tego dawaliście? Ja osobiście dawałem tylko kulki, konopia z rzepikiem i pelet alerowy. Ale tam widziałem, że robiliście pastę wszystko, z alera. Tak, pomimo tej ciepłej wody. Tak, zrobiłem sobie tak, pastę z alera, rozpuściłem ten pelet, pomimo że sypałem również nierozpuszczony. No to też zrobiłem sobie taką pastę i łyżeczkę takiej pasty do tego. I nic więcej, nie było kombinowane.
Czyli można powiedzieć, widzicie, tak na dobrą sprawę, nic charakterystycznego bardziej, nie wiem, nic bardziej wyszukanego nie robiliśmy, czyli można być takie standardy gosławickie tutaj, czyli ten pelet alerowy, który bez żadnego problemu możecie zakupić bezpośrednio tutaj na łowisku sobie. Gorąca woda, do wiaderka zalewamy, robimy tą pastę z alera. Widzicie, nawet przy tak ciepłej wodzie, bo jest 20 stopni, gdzie pelet, wiadomo, by tak samo również szybko pracował, ale tutaj wydaje mi się, że chyba tobie to chodziło, bo my również to stosowaliśmy, że jest możliwość ku temu, aby szybko, jak ktoś mówi, zrobić taki aromat wokół tego swojego nęconego, który będzie, można powiedzieć, się szybko rozprzestrzenił, no bo ta pasta będzie zaraz, można powiedzieć, szybko pracowała, ale w żaden sposób nie nasyci karpia, bo jakby karp nie będzie mógł, jak to się mówi, wybierać po prostu tych bezpośrednio tego peletu, tylko po prostu jakby wpadająca pasta szybko będzie się rozpuszczała i zostawi tylko tak zwany ten aromat i będziemy chcieli po prostu go skusić do tego, aby zaczął pobierać bezpośrednio kulę, czy właśnie tak jak w tym wypadku był u was Ronnie Rig. Oczywiście czy wszystko dopaliłem troszeczkę squidem. Czyli zalewajką. Tak, zalewajką squidową i krylową. Mhm. Zrobiłem takiego miksa jakby. Mhm. No i dało to petarda efekty, naprawdę ja jestem... Nie spodziewałem się, no. No osobiście, słuchaj, złowiłem 3 ryby powyżej 20 kg. Jest czyli PB, zasiadka jest życia. Jest PB 25-200, także... Na pewno zobaczycie długo, oczywiście. Podejrzewam, zdaję sobie sprawę z tego, że długo się może taki wynik nie powtórzyć, no. No nie można powiedzieć, nie codziennie łowi się tak dużo ryb i tak dużych ryb. To też można powiedzieć bardzo, bardzo ważne. Ale pamiętasz, kiedy jechaliśmy tutaj, no bo wcześniej wam wspomnieliśmy, że mieliśmy zarezerwowane dwa stanowiska, 16 oraz 17 i mieliśmy między sobą losowanie, prawda? Tak. Mieliśmy tak, między sobą losowanie, kto na którym stanowisku usiądzie i tak na dobrą sprawę. No wiedzieliśmy, że jedno i drugie stanowisko są, można powiedzieć, no zbliżone do siebie, jeżeli chodzi o te ryby, aczkolwiek no jakby informacje z poprzedniego tygodnia, że na przykład na 17 nic nie łowili, na 16 bardzo fajnie łowili i jakby wiecie, w głowie tworzy się pewnego rodzaju taki domysł, co było powodem, że 17 nie łowiła, czy kiedy 16 bardzo dobrze łowiła, czy w końcu te ryby nie przestaną, jak to się mówi, żerować. Na tej wodzie zaobserwowałem to, że ogromnym znaczeniem jest chociażby przestawienie zestawu 2-3 metry tak dalej, bliżej, także... Oczywiście, no to już wspomnieliśmy właśnie z Krzysiem, Ja na przykład naprawdę bardzo dużo ryb złowiłem od strony 15, gdzie stawiałem zestaw i granicy. I oni stawiali praktycznie blisko, bardzo blisko mojego i przez łowili. Tydzień mieli chyba 3 ryby, nie? Także nie wiem, czy to jest spowodowane, ale wydaje mi się, że po prostu to miejsce, żeby trafić i... Jest sukces. Jest sukces. No dobrze, nie będę cię więcej męczył. Mam nadzieję, że tutaj, jak to się mówi, wszyscy ci, którzy oglądają ten film, będą mogli wyciągnąć jakieś wnioski. Pamiętajcie, no, stanowisko stanowiskiem, tak na dobrą sprawę, są równe, równiejsze, są też te słabsze stanowiska, ale tak na dobrą sprawę, no nie oszukujmy się, tej ryby tutaj jest bardzo dużo. Oczywiście zdarzają się sytuacje, że ktoś zjedzie na przykład o kiju, albo o jednej rybie, albo o trzech rybach, bo też tak się zdarza. I tak na dobrą sprawę chyba tutaj te miejsca grają. A powiedz mi taką rzecz, a próbowałeś zrobić taki, można powiedzieć, taki zabieg, czy to na przykład była przynęta w danym miejscu ważniejsza, czy na przykład... Uważam, że tak, właśnie, że tak, bo tak jak wspomniałem, miałem na początku jedną wędkę na Ronnie Rigu i ona mi dawała ryby non stop, a obok dosłownie 5 metrów 10 stała wędka na przynęcie tonącej, na kulce tonącej i na nią nie było kompletnie brań. I po tych dwóch dobach, gdzie zrobiłem obie te wędki na Ronnie Rigu, obie zaczęły dawać ryby z tego samego miejsca. Czyli w tym danym akurat tutaj miejscu
Tak. Na przykład przynęta odegrała główną rolę, że po prostu tak mi się bardziej, bardziej ryby chciały na przykład tą podniesioną przynętę. Ja jeszcze może troszeczkę tak powiem coś od siebie. Nie wiem co jest, słuchajcie, no tak na dobrą sprawę, możliwe jest to, że w tamtym miejscu było dość dużo, na przykład jest muł, jest troszeczkę bardziej to muliste. Mamy ogólnie jeszcze strasznie dużo zaczepów, ja kładę swoje zestawy, no nawet na echosondzie widać, te korzenie takie tak. wystające, ten kładę, tak, to bardzo, bardzo mocno woda i kładę centralnie zestawy za tymi uwadami i no niestety no praca, trzeba po każdą rybę, tylko jest branie, od razu bierzemy wędkę. Ale to wam wspomniałem, powiedziałem wam, nie? I od razu płyniemy, nie ma szans w ogóle doholować ryby do brzegu, chyba że weźmie gdzieś po prostu z bliższego rejonu, niż za tych zaczepów, nie? No ale tu miałem wędki też, tą wędkę jedną, którą mam taką po prostu, Lucky co sobie loser. Tam stawiam, tak. No to nic się nie działo, no centralnie tam w tych, za tymi zaczepami te ryby siedzą i cały czas stamtąd mam branie, nie? Także tylko jest branie, wędka i od razu wypływamy, płyniemy po rybach. No tak, no nie oszukujmy się. Nie da rady, nie da rady. Próbowałem już, powiem tak szczerze, może ze 3-4 razy, mówię, może się uda, ale dosłownie 5-10 metrów holu i zatrzymuje się w tych uwadach i trzeba wsiadać i płynąć także. No tak. Nie ma szans, po prostu. Więc jeżeli ktoś z was będzie siadał na stanowisku numer 16, czy nawet na stanowisku numer 17, pamiętajcie, aby wyposażyć się w minimum 2 akumulatory, bo jeżeli będziecie mieli takie Eldorado jak Hubert z Marcinem, no to niestety jeden akumulator wam nie wystarczy. Jeżeli nawet będziecie próbowali, nawet jakoś tam może te ryby będą wchodziły w te zaczepy, polecam wam wyposażyć się w hak do odczepiania. Jest on naprawdę pomocny i później ułatwia właśnie, żeby tą rybę wyjąć. Czyli w tym momencie, tak na dobrą sprawę, macie ponad 2 razy więcej ryb niż my. No, tak wyszło. Pięknie. Tak wyszło, ja to się nie mega, pamiętam dokładnie, ja to bo muszę spojrzeć na, ja to się na mega kartkę. Cieszę, kurczę. Ale mamy no tam chyba 35 czy 36 ryb. Co mnie też ciekawi, na początku przez pierwsze 2 doby łowiliśmy ryby takie... Mniejsze, bo... Te większe do 15 kg. Tak, teraz mamy od 3 dni przeważnie praktycznie wszystkie ryby powyżej 15 kg. Mhm. 15, 17. Ja dzisiaj na przykład złowiłem dwie ryby 17 kg, 17 plus pod rząd, prawda? Mamy, mówię, od 15, 17, 18, 19, takie do 20 kg. No i w tym te 20, które zostały przez ostatnie 3 doby złowione, chyba 4, tak? Mhm. Także. Takie brania może, bo brania może są teraz nie takie częste jak były przez te pierwsze 2 doby, ale te ryby wyjeżdżają większe. Także, no także no... Mówię, ja to się bardzo cieszę, na pewno zobaczycie, bo również i z chłopakami troszeczkę ponagrywałem tam będąc u nich na stanowiskach. Oczywiście udało nam się, tak jak wcześniej też wspomniałem, z Hubertem razem wypłynąć po tą jego życiową rybę. Akurat byłeś u nas na kawie. Tak, byłem na kawie u chłopaków. Wsiedliśmy w łódź, popłynęliśmy, więc mam nagrane haul, no bo nie miałem wtedy ze sobą GoPro, no nie wziąłem, zostało u nas na stanowisku, ale udało mi się nagrać bezpośrednio haul telefonem. Postaram się to zrzucić i wrzucić wam, no niestety jest to haul, jak to się mówi, w pionowej pozycji, ale mam nadzieję, że te emocje i ta cała otoczka związana właśnie z tą rybą będzie wam, można powiedzieć, w jakiś sposób przedstawiona, bo myśleliśmy, bynajmniej ja myślałem, że jest to tutaj taki jeden z tych fajniejszych ryb, Mirek, który ma tam blisko 29, tam 30 kg. Który już w tym roku został złowiony na stanowisku numer 4 bodajże, z tego co pamiętam, więc on lubi te rejony też tutaj. No jakby był bardzo, bardzo charakterystyczny, bardzo podobny. Piękna właśnie ryba, z tego grzbietu, więc ja w pierwszej chwili myślałem, że faktycznie, że to jest ta ryba. Zresztą usłyszycie to na pewno na tym filmiku, bo tam mówię też to wtedy w tym samym czasie do Huberta. Ale w momencie, kiedy się już wyłożył bokiem, zobaczyłem, że nie ma tych charakterystycznych łusek przez całą jeszcze, można powiedzieć, przez cały swój bok.
No ale jest to kolejna piękna ryba. Piękna ryba, naprawdę. Tak. Już pomijając wagę tej ryby, ale. Nie, no i tak, wyglądem po prostu to pozamiatała. Pozamiatała naprawdę, naprawdę przepotężnie. I powiem wam taką też rzecz, że Tomek, kiedy przyjechał do nas nagrywać relacje również z ważenia tej ryby, z zrobienia zdjęć, powiedział, że nie kojarzy tej ryby, że dawno ta ryba nie wyjechała. I jakby no cieszy nas to przeogromnie, że udało nam się złowić, można powiedzieć, jakiegoś tam rodzynka, no bo jeżeli tak. Przez długi czas nie była ta ryba łowiona i Tomek nie pamięta tej ryby, kiedy no jest tutaj opiekunem i tak na dobrą sprawę większość tutaj tych dużych ryb no zna, a ta jest naprawdę bardzo charakterystyczna, to wydaje mi się, że naprawdę jest można powiedzieć, z czego się cieszyć. Jeszcze raz gratuluję. Gratuluję jeszcze raz pięknego wyniku. No, super wyjazd. Miejmy nadzieję, że uda nam się go jeszcze powtórzyć. W tym roku mamy jeszcze bardzo fajne wyjazdy, na których mam nadzieję, że również nam dopisze takie szczęście, bo jak na razie od samego początku pięknie łowimy teamowo. Czy nawet tutaj w Imperialu, czy jak i w Joker Team, chłopaki ode mnie. Bo naprawdę, na Kielka bardzo fajnie odpaliła, tutaj na Gosowicach pięknie odpaliła, no i zostają nam tak na dobrą sprawę teraz eliminacje na Nekielce do World Carp Classic, tak? Szczęśliwa ręka Huberta będzie, miejmy nadzieję, losowała i uda nam się powalczyć, aby pojechać na WCC 2022 i spróbować swoich sił. Moi drodzy, nie będziemy przedłużać. Dziękujemy wam bardzo, że poświęciliście swój czas, aby obejrzeć ten materiał. Mamy nadzieję, że skorzystaliście oczywiście z naszych doświadczeń. Czy są to nasze rady? Raczej nie, są to nasze doświadczenia ja i pokazanie. Ja po prostu myślę, że też tydzień tygodniowy nie jest równy. Tak, oczywiście, że w tym tygodniu ryby po brały na to fajnie, i nie? Brały na stanowisku 16, nie znaczy, że nasi zmiennicy przyjadą i na tym stanowisku połowią, może połowi bardzo dobrze 15, tak, stanowisko 15 na przykład, które do tej pory złowiło tylko 3 ryby. Także, i oni już się zwinęli. Tak, pojechali dzisiaj do domu, było. Także no, też odrobina szczęścia może. Dokładnie. Ja jechałem tu, nie spodziewałem się kompletnie czegoś takiego. Chciałem odpocząć, wiadomo, ryby rybami, ale no to co się wydarzyło, no to przerosło moje oczekiwania, naprawdę. Super. Dobra moi drodzy, dzięki bardzo, trzymajcie się i do następnego. Na razie. Siemaneczko moi drodzy, mamy godzinę 4, tam 40, około 5, poranny budzik, Gosławice żegnają mnie takim przepięknym 19,2 karpiem. Zobaczcie, przepiękny, długi karp. Taktyka na koniec, zrobiłem taką kulkę gosławicką, dosypałem do tego troszeczkę jeszcze alera. I pojechał. Taki piękny. Spójrzcie tylko.